Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o tym oto instrumencie. Jest to waltornia. Instrument dęty blaszany. Dęty, słowo to pochodzi od staropolskiego słowa dąć, czyli dmuchać. Natomiast blaszany, no z racji tego, że jest to instrument wykonany z kilku stopów metali, między innymi z mosiądzu czy cynku. Instrument ten bardzo często występuje w różnych zespołach, na przykład w orkiestrach symfonicznych, wojskowych, dętych, operowych, też w zespołach muzyki kameralnej, a także w zespołach grających muzykę rozrywkową, na przykład przez długie lata w zespole Kult Kazika Staszewskiego występował muzyk grający na tym właśnie instrumencie. Na waltornie komponowane są również utwory solowe z towarzyszeniem fortepianu bądź orkiestry. Bardzo znani kompozytorzy pisali utwory na ten instrument. I wykorzystuje się go również bardzo często w muzyce filmowej. Współcześnie powierzane są mu bardzo ważne role. Także mam nadzieję, że jak będziecie kolejnym razem oglądać jakiś film, zwróćcie uwagę, w tle pojawia się muzyka i na pewno usłyszycie ten instrument właśnie, tak jak słychać to teraz w podkładzie, grający jakiś główny temat, czyli melodię z danego filmu. Nazywam się Robert Józefowicz, jestem nauczycielem gry na tym instrumencie w publicznej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Golubiu Dobrzyniu i zapraszam Was serdecznie do nauki w naszej szkole. Zapraszam Was do rozpoczęcia przygody, muzycznej przygody z waltornią. Dzięki i do zobaczenia.